Ten odcinek w ramach eksperymentu został podzielony na dwie równe części. To jest ta druga część. Polecam z całego serca zacząć od tej pierwszej. Pytacie czemu tak? Odpowiedź znajdziecie na YouTube w opisie tego filmu. Lecimy! I pytanie numer 7 również od Mikołaja Woterro. Jak zapatrujesz się na plan, jeśli wiesz, że będzie na nim klient? Trochę na dużych planach robię i co do zasady to zazwyczaj oznacza kłopoty. Ja osobiście nie do końca zgodzę się z twierdzeniem, które zawarłeś w pytaniu, ponieważ ja bardzo lubię, kiedy klient jest na planie. Oczywiście bywa z tym trochę kłopotu, ponieważ no, klient ma to prawo, żeby, mówiąc brzydko, wtrącać się i mówić, że chce, żeby coś było zrobione inaczej. Kiedy klient ma to powiedzieć, jeżeli nie na planie filmowym? Przecież to on daje nam zlecenie i naszym obowiązkiem jest dostarczyć taki produkt, żeby on był z niego zadowolony. Do pewnego stopnia oczywiście musi nam zaufać, natomiast bardzo często, kiedy klient jest na planie, to zauważa rzeczy, których my byśmy nigdy nie zauważyli, dlatego że nie rozumiemy jego biznesu, tak jak on, nie rozumiemy jego produktu, tak jak on. Klient będzie rozumiał swój biznes lepiej niż my go rozumiemy, a to my pracujemy dla klienta, dlatego ja jestem ogromnym fanem tego, żeby klient był na planie. Oczywiście staramy się klienta uświadamiać, jakby po co on tam jest, bo to nie chodzi o to, żeby klient nagle stał się reżyserem, żeby po prostu wtrącał się w każdą rzecz i rozwalał pracę na planie, a tak też się zdarza i rozumiem, że do tego troszeczkę piłeś w swoim pytaniu. Natomiast klient odpowiednio poprowadzony, a przede wszystkim obsłużony na planie, nie przez reżysera, ale przez osobę często dedykowaną tylko po to, żeby obsłużyć klienta na planie, wytłumaczyć mu pewne rzeczy, proces, w jaki film powstaje, moim zdaniem potrafi czasami nawet uratować projekt. Rafał Mostyński pyta: ile zarabia operator kamery i jak zostać członkiem waszej ekipy? Rafale, bardzo ci dziękuję. Chciałbyś dołączyć do ekipy Mowa Film? Robić z nami filmy, żyć jak prawdziwy filmowiec, pływać w tych wszystkich zajebistościach. Tak jak kamera i sprzęt, o którym mówiłem wcześniej, tak i operatora należy dostosować do projektu. Autor zdjęć to nie jest tylko ten jeden dzień, w którym przyjeżdża na plan i to są dniówki, ale też ogromny okres preprodukcji, także wiecie, do dużych projektów będzie zarabiał w fabule nawet 100 tysięcy złotych, nawet więcej. Natomiast takie typowe dniówki to są powiedzmy nie od 1000 do 5, 6 tysięcy złotych za dzień w takim standardowym jak gdyby trybie produkcyjnym. Jeżeli projekt jest duży i skomplikowany i wymaga przegenialnej ekipy, to wtedy inwestujemy w droższego autora zdjęć. A jak zostać członkiem naszej ekipy? No przede wszystkim musisz stać się tak zajebisty jak my. A tak naprawdę powinieneś zacząć od tego, żeby wysłać nam swoje demo i w ramach możliwości oczywiście jest szansa, że przetestujemy cię w jakimś projekcie. Adrian Dmok wrócił do odcinków PlanScan o projekcie pilot dla Politechniki Gdańskiej, obejrzał je i zadał pytanie, jaki był budżet na produkcję tej reklamy. Adrianie, rozumiem, że jesteś nowy na kanale, dlatego proszę wróć sobie do pierwszego odcinka PlanScan Questions i tam dokładnie w 12 minucie i 37 sekundzie Majko mówi, że... Nie mogę powiedzieć. Przykro mi, to tajemnica między nami a klientem. No właśnie. Jeżeli chcesz usłyszeć o tym więcej, koniecznie wróć do tego odcinka, bo to bardzo dobre pytanie, na które ważne, żebyś znał odpowiedź. Tomafot również pyta o pieniądze. Jaki jest budżet tej reklamy i jak to wyceniacie? I ciekawi mnie, ile bierze scenograf. Oczywiście chodzi mi o kwoty rzędu, a nie szczegółowe wyliczenie. Tomafot pyta o reklamę Rocking Chair dla firmy GetResponse. Tomku, jeżeli chodzi o budżet, również muszę odesłać cię do PlanScan Questions numer 1 i odpowiedzi Majka z 1237. Nie mogę powiedzieć. A jeżeli chodzi o sprawy ze scenografią, powinieneś koniecznie zobaczyć ostatni odcinek PlanScan Questions numer 6, gdzie od 12 minuty i 18 sekund poświęciłem 4 minuty, żeby omówić zagadnienie scenografii. Jak się ją robi, kto ją robi i ile taka scenografia może kosztować. Piotr Jurek, Ola Ciapka i Maja Zaleska odpowiadają tam na wszystkie pytania związane ze scenografią. Ja to tylko troszkę zaspoileruję, że tak jak nie można wyliczyć dokładnego budżetu na podstawie wstępnego treatmentu lub briefu, tak ciężko jest wyliczyć budżet scenografii, póki nie zacznie się jej projektować. Pytanie 11 od Film Mini. Cześć Majo, zauważyłem, że w jednej z początkowych scen w spocie Chmurkoliny dym ma kolor różowy. Został podświetlany czy pokolorowany w poście? Mati, pytanie do ciebie. Jak mieliśmy stół
na który wylewaliśmy ten suchy lód, czyli dym, na stole leżała pałka LED-owa, która świeciła kolorem różowym. Tym samym cały dym został podświetlony na różowo. Natomiast minusem tego rozwiązania, przyznam tutaj szczerze, było to, że pałka LED-owa podświetlała nie tylko dym, ale również dawała bardzo mocno różowy kast na twarz dziewczynki, co na planie wydawało się ok, ponieważ widzieliśmy różowy dym, który jakby świeci różowym kolorem na twarz dziewczynki. Natomiast w postprodukcji, już po montażu, okazało się, że to ujęcie jest na tyle krótkie, że ciężko wyłapać, że ten dym jest taki różowy, przez co tak bardzo różowa twarz dziewczynki była problemem, bo nagle widzieliśmy po prostu nieatrakcyjną skórę. Przyznam, że musieliśmy spędzić trochę czasu nad tym, żeby ten róż z koloru skóry dziewczynki zgasić. Wysoko na niebie jest piękna kraina. To stamtąd się bierze nasza chmurkolina. Ja tylko powiem, że na planie przez krótką chwilę dym miał kolor biały. Ale co nieco zasugerowałem mojemu koledze i to przez to różowe były chmurki i twarz naszej aktorki. Andrzeju, nie denerwuj się. Jak pan się nie denerwować? To kupimy spraya i będziemy balować. I pytanie numer 12, zadane przez 130 na start. Witaj 130, dawno cię nie było. Raz mówisz o tym, że asystent kamery również ostrzył, a potem na planie jednak pojawia się osobno asystent i focus puller. Ludzie, którzy oglądają plan scan, doskonale widzą, że czasem przy kamerze znajduje się cała zgraja osób. Autor zdjęć łamany na szwękier, albo sam szwękier, asystent kamery i focus puller. I rzeczywiście tak jest, że na niektórych projektach funkcje ostrzenia i asystowania ciągnie jedna osoba, a na innych mamy do tego dwie różne osoby. Znowu kłania się tutaj nam specyfikacja projektu. Przy projekcie dobieramy sobie ekipę wedle potrzeb i wedle tego, czego projekt wymaga. Bo dobry focus puller nieraz jest droższy nawet od autora zdjęć. Kwestia doświadczenia i tego, czego od niego wymagamy. Jak gramy na anamorfozie i tam jest papierowa głębia ostrości, to focus puller musi być naprawdę z najwyższej półki, bo tam nie ma miejsca na błędy. Asystent kamery musi odpowiadać za masę rzeczy na planie. Wymieniać obiektywy, sprawdzać, czy bateria jest naładowana, podmieniać karty, jeżeli nie ma backupisty. Kiedy ma dojść do tego jeszcze precyzyjne ostrzenie, no może być lipa. W przypadku projektu Rocking Chair faktycznie mieliśmy asystenta kamery i focus pullera w jednej osobie, dlatego że kamera miała robić master shota z jednego ujęcia i asystent kamery po ogarnięciu kamery mógł się zająć ostrzeniem. A co, ciężka robota jednak? No wiesz co, jednak to nie jest takie, tak się wydawało. No i jest też dodatkowy powód. Majko? Bo tak jest taniej, to zawsze jeden obiad mniej. I wszystko w tym temacie. I to tyle, 12 pytań za nami. Został jeszcze punkt, na który wielu z was czeka. Koszulki Mowa Wim za najlepsze pytanie. Z racji tego, że ostatni Plan Scan Questions był bardzo dawno temu, to rozdamy 3 koszulki za 3 pytania. Wszystkie zajęły pierwsze miejsce, ex aequo, a co mi tam. Już się przynoszę, poczekajcie chwilę. Taka koszulka Mowa Film trafia do Mikołaja Woterro za swoją serię 3 pytań. Mikołaju, świetne pytania. Druga koszulka trafia do tam Tomasza, który już od roku dzielnie ogląda mój kanał i jak widać, słucha i wyłapuje to, co najlepsze. Trzecia koszulka leci do Pawła Kozakowskiego, który zaproponował inną wersję reklamy Rocking Chair robioną w 3D. Panowie, te koszulki Mowa Film lecą do was. Uwaga, robimy tak łapy i łapiemy. Jeżeli nie macie ich w rękach, to nie wiem, co się stało. Internet przeważnie nie zawodzi w takich momentach. Koniecznie oglądajcie serię Plan Scan, jeżeli macie jakieś pytania, nawet do najstarszych odcinków sprzed roku, tak, bo kanał ma już rok czasu, również je zadawajcie. Każde pytanie oznaczone jako PSQ na pewno do mnie trafi i o ile jest fajne, prędzej czy później znajdzie się w tym programie. I serdecznie was zapraszam do nowej serii Kontplan, w której eksperci filmowi oglądają filmy od was i szczerze, konkretnie je analizują. Subskrybujcie ten kanał, bo każda subskrypcja to wielki kopniak w dupę, który zachęca nas do tego, żeby robić kolejne materiały właśnie dla was. Zostawiajcie komentarze, lajki i tak dalej. Pierdu. Dobra, idę już. I tak już tego nikt nie słucha. Ja widzę te wykresy. Ostatnie minuty ludzie przewijają. Nie wiem, idą już do domu. Nikt tej gadaniny nie chce słuchać. No to nie. To ja idę sobie. Kawę sobie dopiję po robocie. Dzięki.